Dziękujemy bardzo i wszystkiego dobrego. Polecamy się przez cały dzień z Onet24 w każdym miejscu sieci. Bo tak dzisiaj trzeba, prawda? Nie trzeba, ale wam wypada i warto. Arlena Witt, czy ty musisz być od początku już w kontrze do mnie, czy nie możesz się choć raz na koniec zgodzić z czymś? Zaraz, chwileczkę, ja tutaj właśnie po to przyszłam. Widzowie oczekują, żeby wreszcie ktoś ci pokazał, gdzie jest twoje miejsce. Moje miejsce jest tu w bagażniku, ale w bagażniku jest dużo sprzętu niestety. Jeszcze wzięliśmy kiełbasy od Sonika wczoraj ze Śląska i po prostu nie ma tam miejsca. No ja rozumiem, rozumiem. Poza tym jedziesz gdzieś tam na wakacje, musisz mieć prowiant, nie? Muszę mieć prowiant, jak prawdziwy Polak. Muszę mieć kilka ogórków do kanapki i jajek, żeby pachniało w całym samolocie. Ale to dzisiaj po południu. Natomiast ponieważ ja z widzami Onet rano dzisiaj mam tę przyjemność spotkać się, tę trwogę spotkać się po raz ostatni i szefowie jeszcze nie powiedzieli, czy mam wracać we wrześniu, czy nie, ale zobaczymy, będę negocjował. Natomiast jutro spotkam się z wami najprzyjemniejszy i najprzystojniejszy mężczyzna w fakcie, czyli... Robert Feluś. No, znasz gościa. Muszę bo się wpiść. Boisz, że wyślę za tobą paparazzi. Po prostu trzeba z takimi ludźmi na wysokich stanowiskach być w dobrych kontaktach, tak? Arlena Witt jest taka dziewczyna, która zresztą tu niedaleko została kiedyś porzucona w tym samochodzie i poradziła sobie doskonale. Tak, widzowie pamiętamy. Byli zachwyceni. Mówili, Boże, nareszcie ktoś inteligentny w tym samochodzie za kierownicą robi sobie dobrze. Więc pomyśleliśmy, że na finał można by ewentualnie skusić ją do tego, żeby wpadła. To nie jest dziewczyna, która robi to za darmo. I tak, namówić ja ciągle widzów. Czekam na ten poprzedni przelew, jakby. Od Sorosza. Od ciebie. A, ode mnie. I ja od widzów pytania zadać temu gościowi, który to, że tak powiem, ja przez ostatni rok... Ja tutaj mam te pytania. A przyszło? No to są dwie strony, kochany. Jest Twitter i jest Facebook. Twitter, Facebook. Ponieważ my jesteśmy rzeczywiście wszędzie, to zbieramy to wszystko i będziemy za chwilę w miejscu takim bardzo romantycznym, wiesz o tym? Tak, idziemy na romantyczny spacer. Jedziemy na romantyczny spacer w pracy i jeszcze dostaniemy za to dużo pieniędzy. No ty zostaniesz, bo ja nie. I tak działają dzisiaj internety. Tylko trochę fejmu tylko i tyle. Ale naprawdę wpadłaś do nas, żeby dostać trochę fejmu? Przyznaj się szczerze. Ja po prostu ci wyświadczam przysługę. Ja wiem, jak bardzo ty chciałeś, żebym ja dzisiaj przyjechała. I no, ja ale mówię, zobacz, ty jesteś dziewczyną, która już tyle na rynku znaczy, że coraz częściej mówi nie, nie za te stawki. A dzisiaj jednak chciałaś wpaść tutaj do nas, żeby spędzić z naszymi widzami chwilę. Znaczy, po pierwsze trochę żal mi się ciebie zrobiło, że nikt inny nie chciał z tobą dzisiaj rozmawiać. To prawda, byłem u Dudy, ale jego nie ma. No właśnie, więc myślę sobie, dobrze, no jak tak bardzo ci zależy i jeżeli rzeczywiście nikt inny nie ma odwagi zadać ci pytania, dzięki którym będziemy coraz bliżej prawdy, to ja to zrobię. Czyli ty jak prezes dochodzisz do prawdy, ale jeszcze nie wiadomo, gdzie jest twój finał, że ja tak powiem. Nie tak? Lubię dochodzić. Myślę, że to jest legendarne są te bardzo, długie dojścia, bardzo tak? przyjemne i warto dbać o zdrowie i warto dbać o prawdę. Ale z tych pytań, bo ty je już znasz, wynika, że znam. Ludzie naprawdę chcą się dowiedzieć czegoś o tym, co tu słychać, co słychać oczywiście, na tylnym fotelu, mamy bardzo co słychać w miejscu, którego teraz nie widać, co słychać w make-upowni, co mamy bardzo dużo pytań dotyczących kulis programu i mamy też dużo pytań dotyczących ciebie, Jarku, bo o dziwo są osoby, które cię lubią i które chcą o tobie się dowiedzieć czegoś więcej i ja myślę, że warto o tobie się dowiedzieć czegoś więcej, ponieważ ty mało o sobie mówisz i myślę, że to jest jeden z powodów, dlaczego jest też trochę hejtu. Tu wiesz, bo trochę. Nie wszyscy widzą w tobie człowieka z krwi i kości. Niektórzy widzą w tobie po prostu osobę, która ma poglądy i tyle. Ja krzyczę jak ja prawdziwy człowiek. Ty krzyczysz, ty klniesz, tak. To są właśnie kulisy, widzicie, proszę państwa. Nie, ja ale na Piotrka się nie da nie wiem. Krzyczeć. Hello, naprawdę. Ale ja tu ja nie mówię o Piotrku. Nie, naprawdę. To jest facet, który wywołuje takie emocje. Ja zwykle gdybym pozytywne. Miała dostawać złotówkę za każdy twój wulgaryzm, to ja bym z takiego Lexusa już mogła kupić. O nie, to nie jest tanie auto, przepraszam bardzo. No właśnie. Gdzie my jedziemy, Dominik? Miałeś mi powiedzieć, gdzie my jedziemy? Pod tą syrenkę? Tak, tak. A tam są tłumy, będą wiwatować na cześć Arleny. Na pewno. Najsłynniejszej moi fani czekają. Vlogerki polskiego internetu. No właśnie, teraz ja mówisz, ostatnio, teraz ja mówisz myślę, chwileczkę. Bo ja teraz myślę, mówisz że najsłynniejszej, temu, ja tak? Myślę... A wcześniej mówiłeś, że jestem za stara. Ja to wszystko słyszałam i to zostało podane do publicznej wiadomości. To, co się i dzieje... ja nie wiem, czy to jest odpowiedni sposób na traktowanie gości w tym programie. Słucham. To, co masz do powiedzenia? To, co się mówi pod Pałacem Prezydenckim, dzieli się zawsze na pół, nie pamiętasz? Aha. A to zostało powiedziane pod oknem prezydenta. A, bo to było bez żadnego trybu, tam. Więc się nie liczy. To było bez trybu. Tam przychodzisz i podchodzisz pod barierkę. Kamery są? Proszę bardzo. Chciałem coś powiedzieć. Bez trybu i jedziesz, nie? Rozumiem. Jezus, jaka to Warszawa jest. Co ty tutaj robisz? Miła. Ty w ogóle czy używasz czasem kierunkowskazów? To nie jest bajer w tym samochodzie. To jest niezbędne narzędzie dla bezpieczeństwa. Jesteśmy pod tą syrenką. Mamy do niej jeszcze kawałek. Natomiast chcielibyśmy bardzo serdecznie widzów już za chwilę zaprosić na spotkanie, które jutro się tutaj odbędzie. Spotkanie z człowiekiem, którego pani redaktor już uwielbia. Nazywa się Robert Feluś. Feluś ogląda każdy program. Twituje w sekundę, pani więc on teraz siedzi i mówi w redakcji.
redakcji. Nie teraz! Oglądam! Mówią o mnie! Bardzo dobrze. I on się tu jutro pojawi, ale ponieważ pomyślałem sobie, nie dam mu 3,5 godziny programu od tak za free, więc zabierzemy mu ładnych 20 parę minut spotkania z Rafałem Sonikiem, który po ostatniej kraksie jest już w lepszej formie. Szykuje się na wypad do Chile i na kolejne rajdy. Natomiast wiesz, że oni... I to jest naprawdę fajne, że się lokalna społeczność skrzyknęła i zrobiła z tego happeningu z Tomem Hanksem rzecz naprawdę cudowną. I to tak. Auto jest jak żyleta. Tak, słyszałam o tym. Jest to wspaniała akcja, piękny gest. Fajnie, że jest z tym są też związane cele charytatywne. Ogromne. Więc wszyscy są zadowoleni. I tak właśnie powinniśmy działać. I gdybym zapomniał, to pamiętajcie, że jeżeli... Bo maluch maluchem, on pojedzie, będzie symbolem i tak dalej, chociaż feta będzie wielka w LA na jesieni tego roku, ale Hanks powiedział, jeżeli w Polsce zbierzecie X, to ja dodam swój X, więc no, to jest wspaniale, fajne. Wspaniale. No biednego trafiło, więc... Bardzo myślę. Dobry człowiek, ma dobre serce. No wiesz, można sobie być biednym, bogatym. Uważam, że bogactwo nie definiuje człowieka. Ważne jest, czy się jest dobrym człowiekiem i czy chce się pomagać innym. A ewidentnie on właśnie taki jest, więc szacunek. Arlena jest na studiach teraz, bo chce być coachem, więc bardzo to było fajne. To było takie koelowe, ale... Super, takie zabrzmiało bardzo. Ja nie jestem teraz na studiach, ja studia ukończyłam w 18 wieku, a teraz to po prostu tylko się jestem przemądrzała i tyle. O Jezu, no jak każdy z internetu. No, no, jak poza się nami. Jakoś słyszałeś kiedyś, żeby Dominik się odzywał w przemądrzały sposób? Nie, on zawsze po prostu miał w sobie bo w cholerę pokory. Milczenie jest złotem i on o tym wie, no, ale a wiesz, kto o tym nie wie? Ty! Dominik, puśćmy ten materiał z Bielska Białej, porzućmy naszego Lexusa i spotkajmy się za chwilę pod syrenką z tą sarenką, dobrze? Ładne, prawda? Bardzo.